Marcin Najman to nazwisko, które rzadko znika z nagłówków i paradoksalnie to właśnie rzeczy, które mają go z nich usunąć, go tam utrzymują. Czy coś więcej za tym idzie? By opisać Marcina Najmana, nie wystarczyłby cały ten materiał, ani nawet kilka kolejnych. To postać niezwykle barwna, która swoje w życiu zrobiła, ale czy zarobiła? Mówimy tu o walkach bokserskich, kickbokserskich, startach w różnych federacjach, udzielaniu się w mediach czy tworzeniu kontrowersji. To z tego ostatniego punktu możemy najbardziej kojarzyć osobę Marcina Najmana. Nie będzie żadną tajemnicą, jeśli powiem, że sam zainteresowałem się Marcinem przy okazji najnowszej sytuacji. Już mówię jakiej. Oceniam marki osobiste na tym kanale, no i padło też na Marcina. Zastanawiałem się dość długo, czy tego ty i ja potrzebujemy, no ale kontrowersja to przecież w końcu kontrowersja. Zacznijmy od konfliktu z Krzysztofem Stanowskim, o którym film już wcześniej nagrałem. Tym razem o galę MMA VIP. To dla mnie taka podróbka Fame MMA, czyli polskiej federacji organizującej gale typu Freak Show Fight. Stają się one coraz bardziej popularne w gronie starszych osób. Mówię tym razem, bo panowie nie lubili się już wcześniej. Ostatnim razem, gdy Krzysztof Stanowski zaprosił Marcina Najmana do swojego programu, Marcin w nerwach oblał Krzysztofa wodą. Moim zdaniem kompletny brak panowania nad emocjami. Nie tego powinien nas uczyć przecież dorosły facet. Ja nie mam z tym problemu. To ostatnie było szczególnie popularne, zwłaszcza zdjęcie Marcina Najmana w niebieskiej kurtce. Ta sytuacja bardzo dobrze pokazuje to, co chcę powiedzieć w tym odcinku, że konflikty Marcina Najmana mają bardzo duży potencjał medialny, chociaż moim zdaniem coraz słabszy i mniej smaczny. Dla przykładu spór ze Stanowskim został w 2021 roku zamknięty poprzez wspólny występ w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i było to całkiem spore wydarzenie. Przekazano 20 tysięcy złotych na WOŚP, bo tyle wynosiła cena za kurtkę Najmana z tego wiekopomnego wydarzenia. W porównaniu do tego, co zebrała mama ginekolog, to nie za wiele. W końcu jaka marka, taka zbiórka. Na marginesie wylicytował ją Stanowski, ale co ważniejsze, do akcji włączyło się Tyskie, które wykorzystało konflikt obu panów i zareklamowało swoją akcję Przejdźmy na Ty, co było po prostu bardzo inteligentnym zagraniem reklamowym. Jaki z tego morał, słuchajcie? Kontrowersje po prostu się sprzedają. Postać Marcina Najmana jest znana z przechwalania, rzucania mocnych słów, czy wręcz wypowiadania się na tematy z pogranicza wiary i polityki. A pamiętacie, że Jezus wybaczył dwóm łotrom umierającym na krzyżu obok niego? Za to jednak nikt nie płaci. Tutaj zdecydowanie została przekroczona granica dobrego smaku. Oczywiście to jest, słuchajcie, moja opinia. Stąd właśnie te moje wnioski, że finansowo Marcinowi się to wszystko tak pięknie nie spina, jakby mogło się wydawać. Sam kiedyś powiedział w jednym z wywiadów, że miesięczna pensja przeciętnego celebryty nie przekracza średniej krajowej. Ja też kiedyś myślałem, że gwiazdy telewizyjne to majętni ludzie. Dziś wiem, że bycie celebrytą nie oznacza bycia przedsiębiorcą. W ostatniej aferze poleciał już po bandzie. Przeglądając jego YouTube, mam wrażenie, że za nim nie stoi nikt kompetentny. On sam sobie nie radzi ze swoim wizerunkiem. Ja nie mam z tym problemu. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie. Ludzie nabijają się z tego, że to, co robi, to jakiś serial. No w sumie można by to było tak trochę traktować. Tylko znów, on przecież na tym nie zarabia. No chyba, że z adsów na YouTubie. W pewien sposób można to dostrzec właśnie w ostatniej aferze związanej z Najmanem. Jest to oczywiście całe zamieszanie wokół nowej gali walk MMA VIP, o której wspomniałem wcześniej. Najman zatrudnił do promocji niejakiego Słowika osobę, która cieszy się złą sławą, bo w przeszłości stała na czele mafii pruszkowskiej. To spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem społeczności internetu, w tym Krzysztofa Stanowskiego, który nagrał specjalny materiał tylko o tym. Zastanawiam się, czy słowa Krzysztofa Stanowskiego, na przykład dotyczące ochrony naszych dzieci i to, że jako ojciec się buntuje... Dynamiczny rozwój przeróżnych frikowych federacji od mordobicia pokazuje, w jakich czasach żyjemy i w jakich czasach będą wychowywały się nasze dzieci. Wypływa właśnie z serca czy z chęci zrobienia szumu? Wierzę, że chodzi mu zdecydowanie o serducho. Daj znać, Krzysztof, czy tak jest. Do tego bardzo do serca wziął sobie walkę z całym przedsięwzięciem, skutecznie pozbawiając gali sponsorów i miejsca. Mam nadzieję, że ta gala się nie odbędzie.
Tylko niestety z takimi rzeczami często jest dość odwrotnie. Marcin Najman dzięki całej tej aferze jest na ustach wielu ludzi, jego gala również otrzymała potężną reklamę. Pytanie tylko, czy dobrą i czy pójdą za tą reklamą też pieniądze, bo ja ogólnie pay-per-view na Fame MMA wykupuję i nawet to zaczyna być ciekawe, bo wiele tam przemian widać, natomiast na MMA VIP na pewno nie wykupię. Akcja Stanowskiego przynosi duże efekty, ale i tak znajdzie się ktoś, kto zaoferuje halę, a darmowa reklama trafiła do milionów Polaków i nawet jeśli ułamek z nich zdecyduje się na wsparcie przedsięwzięcia, to będzie ono udane. Bo w kreowaniu marki bardzo ważne jest pamiętać, że stara zasada, nieważne jak mówią, ważne żeby dobrze pisali nazwisko, jest wiecznie żywa. Ludzie uwielbiają kontrowersje, postacie, które są wyraźnie zarysowane i przyciągają problemy. To zjawisko nas wewnętrznie fascynuje, wiele osób wręcz odpręża oglądanie czegoś, co można by określić jako obrazoburcze. Lubimy obserwować skandale i kontrowersje. Wiele gazet czy portali internetowych wręcz stworzono, by kręcić się wokół tego typu wydarzeń. Nic więc dziwnego, że kiedy pojawia się osoba, która w dużej mierze tworzy wokół siebie takie zamieszanie, to media od razu ją śledzą. Sam nagrałem film o tym, dlaczego portale plotkarskie są potrzebne. Zachęcam do oglądania. Jej życie, opinie i zdanie zaczyna liczyć się bardziej głównie dlatego, by zachęcić ją do mówienia i rozkręcania kolejnych konfliktów. Ludzie chcą to oglądać, media chcą to pokazywać. Ktoś mógłby powiedzieć, że jest to odrobinę prymitywna metoda rozrywki, jednak skoro przyciąga to ludzi, to w dużej skali to gdzieś znika. I Marcin Najman zdaje się to podświadomie rozumieć, a przynajmniej lubi czerpać z tego typu zachowania profity. Szachmat, Krzysiu. Tylko czy to jest tego warte? Moim zdaniem kompletnie nie. Tutaj granica została zdecydowanie przekroczona. Jest to oczywiście moja uwaga, sława i idące za tym inne benefity. Obserwując całą karierę Najmana można dostrzec pewnego rodzaju schemat. Schemat konfliktów, ostrego wypowiadania się o innych. Walki w ringu i nie tylko toczył z Przemysławem Saletą, Mariuszem Pudzianowskim, dużą ilością pięściarzy i w sumie to nie starczyłoby dnia, by to wyliczyć. Dzieje się, tak? Dzieje się. Ale widać, że to działa, bo mimo porażek, odcinania się i wypychania, Marcin Najman zawsze znajdzie drogę bezpośrednio do nagłówku. Chociażby poprzez podpinanie się pod popularność mafii pruszkowskiej. To przerażające, do czego ludzie zaczynają się posuwać, aby budować swoje niedochodowe marki osobiste. To są naprawdę dziwne czasy. Nie pozostaje nam nic więcej, jak obserwować to, co stanie się samą galą MMA VIP i Najmanem. Czy właśnie teraz jesteśmy świadkami ostatniego upadku Najmana? Istnieje tyle sytuacji w jego karierze, po których wracał jak gdyby nigdy nic, nawet po przegranych walkach i sporach. Sam mówi w swoim wideo, że ludzie go pytają, jak sobie radzi z hejtem. To jest złe pytanie, moi drodzy. Zapytajcie lepiej hejtu, jak radzi sobie ze mną. Takiego podejścia dotyczącego hejtu życzę moim klientom, bo jest on potrzebny w budowaniu marki. Jak widać, pomaga przy rozpoznawalności. Marcin, może zrobiłbyś z tego szkolenie online? Może w końcu zarobiłbyś jakieś konkretne pieniądze? Powiem szczerze, że ciekawie mi się tą sytuację analizowało. Zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, do zobaczenia, cześć!